Jurgen Klopp został grającym trenerem. Swoją zupełnie nową karierę rozpoczął w Mainz i od razu po pierwszym sezonie, realizując wyznaczone ograniczenia przez zarząd klubu, udało mu się zaliczyć wyzwania, które umożliwiały mu transfer do Borussii Dortmund. Jurgen nie chciał zwlekać i w kolejnym sezonie bez namysłu podjął się kolejnych wyzwań. Musiał trzymać się rygorystycznych zasad zarządu, a ponadto jeżeli chciał przejść do Liverpoolu, musiał zaliczyć kolejne wyzwania. Pierwszy rok pobytu w Borussii był niezły. Wygrał on Puchar Niemiec, a poza tym zajął wysokie miejsce w Bundeslidze. Jednak te sukcesy zostały totalnie zmieszane z błotem przez Ligę Mistrzów, w której Borussia zajęła ostatnie miejsce w fazie grupowej. Jednak sezon drugi był zdecydowanie lepszy i chyba najlepszy od długiego czasu, bo klub dotarł do finału Ligi Mistrzów, wygrał Bundesligę i tym samym otwarł autostradę do Liverpoolu. Klub nie zamierzał spocząć na laurach i postanowił pójść za ciosem. Kontrakt z Liverpoolem podpisany, lista zadań od zarządu otrzymana i nie jest ona zbyt łatwa do zrealizowania, bo klub może sprowadzać piłkarzy głównie z wysp, maksymalnie 4 obcokrajowców na sezon i do tego maksymalna opłata za transfer wynosi 120 milionów. Ponadto również tutaj musi spełnić parę wyzwań, aby móc zakończyć swoją piłkarsko-trenerską przygodę. Wygrana w Premier League oraz Lidze Mistrzów odblokują Jurgenowi transfer na piłkarską emeryturę. Mordki sekunda przerwy, bo parę słów o partnerze kanału Eneva. Eneva to platforma z ogromnym rynkiem gier, zawierająca ponad 10 tysięcy produktów cyfrowych, ale na ich stronie znajdziecie również doładowania na Xboxa, PlayStation i tak jak już mówiłem, gry na każdą platformę. A potrzebne linki znajdziecie oczywiście w opisie. A więc nadszedł ten czas, aby rozpocząć przygodę w Liverpoolu. Wyjściowa jedenastka prezentuje się w następujący sposób. Jest ona naprawdę bardzo dobra, tak samo jak ławka rezerwowych. Również są tutaj fajni zawodnicy. Ale na dobry początek postanowiłem dokonać jednego solidnego transferu. Mianowicie Jude Bellingham przechodzi do nas za 80 milionów plus wymiana Darwina Nuneza. No i było również wielu nisko ocenionych zawodników, więc postanowiłem, że większość z nich wystawię na listę transferową z nadzieją, że jakieś kluby się po nich zgłoszą i uda mi się ich sprzedać. No i mamy kolejny transfer, ale tym razem jest to transfer obrońcy. A mianowicie Gvardiol przechodzi do nas, 83 miliony na niego wydałem, plus jeszcze wymieniłem Ricardo Pereira, a Mohamed Kudus odchodzi do Lazio za 108 milionów prawie, więc fajna kasa wpada na nasze konto. No i tym razem opuszcza nas Toni Kroos, który przechodzi do Bayernu za 27 milionów. No i to znowu transfer z naszej strony. Tym razem przechodzi do nas Maddison za 62 miliony. Dobra, trochę przepłaciłem. No i zobaczmy, pierwsze spotkanie przeciwko Southampton, możemy zgarnąć już jakiś puchar, a więc daję szybką symulację, zobaczmy, czy uda się to wygrać. Udało się, wygrywamy pewnie 3-0, a więc pierwszy puchar wpada na nasze konto w tym sezonie. Co prawda jest mało istotny, ale zawsze coś. A to kolejny transfer. Tym razem dołącza do nas Rhys James za prawie 101 milionów. A no jest on tutaj potrzebny po to, że chciałbym Trenta przesunąć na środek pomocy i ten sezon rozegrać w takim oto ustawieniu, z takim składem wyjściowym. Wydaje mi się, że jest solidny. A więc skład wygląda porządnie, no i zagrajmy sobie teraz mecz przeciwko Wolverhampton. Zobaczymy, jak poradzi sobie ta wyjściowa jedenastka. Jestem w sumie ciekaw, jak się nimi będzie grało, bo w Borussii fajna była przygoda, no a teraz nowe wyzwania, tym razem w Liverpoolu. Wirtz przy piłce. Wirtz, uderzmy może nim z dystansu. Co tam się wydarzyło? No niedobrze, niedobrze, niedobrze się robi. No i to jest bramka. Aj, no ładnie nas tutaj rozklepali. No i już przegrywamy 1-0. Spokojnie, może uda się to jakoś odrobić. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Wrzuta na Kloppa. Jurgen Klopp z główki, dobry strzał, ale broni to bramkarz. No to może jeszcze raz, wrzuta na Kloppa, Jurgen z główki, znowu w bramkarza. I to jeszcze jest rzut karny. Przyjrzyjmy się jeszcze raz, to chyba był Gvardiol, tak jest, Gvardiol mógł dostać czerwoną kartkę. Na szczęście nie ma czerwonej kartki, ale jest rzut karny, który udało mi się wybronić. Co tu dużo mówić, Wolverhampton wykorzystało wszystkie sytuacje, jakie miało. Pokazuje to doskonale, celność strzału 100%. No i okienko transferowe za nami. Tak więc na naszym koncie 42 miliony euro. Wyjściowa jedenastka nie zmieniła się, prezentuje się w następujący sposób. Tak samo ławka rezerwowych, nikogo też nie udało mi się chyba sprzedać. No i jak na razie w tabeli Premier League nie jest za ciekawie, 3 mecze, tylko jedno zwycięstwo i 2 porażki. Zobaczymy, jak to dalej będzie. No a jak na razie rozegrajmy sobie wyjazdowy mecz ze Sportingiem w Champions League. Aktualnie zajmujemy 2. miejsce w fazie grupowej. Jurgen pięknie tutaj wydryblował przeciwników, strzela i zdobywa pierwszą bramkę w tym spotkaniu w 4. minucie. Bellingham w polu karnym uderza i zdobywa bramkę, 2-0 w 11 minucie. Dobre podanie, będzie podanie do Jurgena Kloppa. Jurgen Klopp wykończy. Co to był za strzał?
Zobaczmy, Salah, podanie do Kloppa, Jurgen Klopp uderza i zdobywa swoją drugą bramkę w tym spotkaniu. Podanie do Wirtza, Wirtz 3 wyłoży patelnię, wyłożył patelnię Bellinghamowi i mamy 4-0. Cyk, wrzuta na Jurgena, no nie do końca, ale co tam się dzieje, to była nawet groźna sytuacja. Niedobrze to bramka dla Sportingu, 4-1, ale jest 88 minuta, więc na luzie tu raczej nic się więcej nie wydarzy. I tak jest, nic tutaj więcej się nie wydarzyło, wygraliśmy 4-1, a i właśnie zapomniałem wam powiedzieć, że nie realizujemy w tym sezonie zadań z Jurgenem Kloppem, bo jeżeli byśmy je zrealizowali, no to on by miał zaraz 99 oceny ogólnej. A tak na marginesie, zobaczcie, jak trend się rozwinął. Teraz mu zmieniłem pozycję z prawego obrońcy na środkowego pomocnika. Dostał upgrade aż o 4 punkty oceny ogólnej. Tak więc ostatni mecz w fazie grupowej Champions League przeciwko Young Boys postanowiłem rozegrać to spotkanie. Ale zobaczmy, jest podanie do Wirtza. Wirtz, odegrajmy do Kloppa. Nie, ja chciałem do Kloppa zagrać, chociaż może teraz podanie do Wirtza, Wirtz nożycami obok bramki. No to może z rzutu rożnego nam się uda, wrzuta na Jurgena, Jurgen z główki, jest bramka, 1-0. Nadal jesteśmy przy piłce, co tu się dzieje? W polu karnym naszych przeciwników będzie podanie do Kloppa, Jurgen Klopp ładuje bramkę, 2-0 w 92 minucie. Strzelił jeszcze w tym spotkaniu swoją drugą bramkę. No i w tym meczu to chyba będzie na tyle. Tak jest, w tym meczu to na tyle. Zwycięstwo 2-0. No i dzięki temu zwycięstwu jesteśmy na pierwszym miejscu. I również ogłoszono piłkarza roku, którym został Mbappé. Ja nie wiem, jak ta gra naprawdę to dobiera. No i słuchajcie, okienko transferowe otwarte, a więc pierwsze transfery. Z klubem pożegnał się Kuluszewski. Za 100 milionów prawie odchodzi on do Villarrealu, a zamiast niego przenosi się do nas Anglik. Za 75 milionów przechodzi on z Arsenalu. No i odchodzi również ważna postać z Liverpoolu, bo Mohamed Salah, który przenosi się do Napoli za 100 milionów. No niestety Salaha musieliśmy pożegnać, za dużo on jakości już nie wnosił do tego zespołu. No i na chwilę obecną tak prezentuje się wyjściowa jednastka. Nie wiem, czy coś tutaj będę jeszcze zmieniał, na razie chyba tak to zostawię. No i słuchajcie, jesteśmy już prawie na finiszu rozgrywek. Aktualnie zajmujemy pierwsze miejsce, ale teraz spotkanie z Arsenalem i jest to spotkanie na wagę mistrzostwa. Więc dam szybką symulację, żeby było więcej emocji. Może uda nam się to wygrać. Przegrywamy 3-1. No i słuchajcie, półfinał Champions League. Z dobrze nam już znaną Borussią Dortmund, która naprawdę fajny skład ma. Ten Schlotterbeck jest dobrze rozwinięty. No i zagrajmy sobie pierwszy mecz, zobaczymy jak nam pójdzie. O nie, dobrze, Borussia w naszym polu karnym pięknie to ściągnął. O, teraz się machnęli, może być dobre podanie do Kloppa. Jest podanie do Kloppa, Jurgen Klopp uderza poprzeczkę. Dobra, a więc czerwona kartka. No, trochę mnie poniosła woza fantazji. No i niestety gramy teraz w dziesiątkę, więc będzie ciekawie. No ale zobaczmy, dobre podanie do Kloppa. Klopp, no proszę cię, musisz to skończyć. Kończy to, 1-0 w 66 minucie. No w końcu dobrze się jakoś ustawił. Podanie do środka, jest uderzenie Borussii. Na szczęście broni to Alisson, ale mają jeszcze rzut rożny. Nawet bramkarz w naszym polu karnym, wybijmy to, wybijamy. Wygrywamy 1-0, bardzo trudny mecz, ale ważne, że udało nam się ten pierwszy mecz wygrać. No i mecz rewanżowy, zobaczmy co tutaj uda nam się wycisnąć. Jesteśmy trochę zajechani, ale dobra, dam szybką symulację. Na szczęście remis, no trudny mecz po raz kolejny, ale Gakpo w pierwszej minucie strzelił bramkę. No i w dwumeczu 2-1 dla nas, a więc mamy finał. Ale zobaczmy, jest podanie do Kloppa, Jurgen Klopp uderza i zdobywa bramkę, pierwszą bramkę w tym meczu. Jurgen dobrze się ustawił, jest podanie, piękne podanie do Jurgena i to jego druga bramka. Dobra, to było dobre przejęcie, jest szansa, wystawmy do Kloppa, Klopp na pustą, 3-0. Aj, i tracimy bramkę. Jeszcze raz zobaczmy tą powtórkę, jak Klopp zdobył tą bramkę. Nie wiem, co o tym powiedzieć, dziwna bramka. Zobaczmy, Jurgen Klopp w polu karnym strzela bramkę, piątą bramkę w tym spotkaniu. Jak sami widzicie, udało nam się w tym sezonie wygrać Premier League. Dosyć duża przewaga tam była nad drugim Arsenalem. Tak więc pierwsze zadanie zaliczone, zaraz będziemy rozgrywać finał Ligi Mistrzów. Jeżeli uda nam się go wygrać, no to Klopp przechodzi na piłkarską emeryturę. No i seria dobiega końca, więc przekonajmy się, jak ten ostatni mecz finałowy w Champions League się potoczy. Zanim
Zanim do tego meczu przejdziemy, to zerkniemy jeszcze na statystyki zawodników. A statystyki są naprawdę kosmiczne, takiego Bellinghama jako środkowego pomocnika. No ale Jurgena również nie jest najgorszy, 35 bramek, dołożył do tego 2 asysty. No i możemy powiedzieć, że sezon był naprawdę udany. Pierwsze miejsce w Premier League, wyprzedziliśmy aż o 9 punktów drugi Arsenal. Emirates niestety nie udało nam się wygrać, ale za to udało nam się zgarnąć Carabao Cup. No ale wiecie co, żeby było ciekawiej, ten mecz za mnie rozegra bot, także sobie obejrzymy, jak gra bot kontra bot. Real Madrid bardzo wysoko stoi i teraz świetna szansa może być dla Liverpoolu, zobaczmy. Będzie podanie do Kloppa, jest podanie do Kloppa, Klopp kończy to pewnie, 1-0, w 15 minucie prowadzi Liverpool. No i pięknie, Jurgen przed szansą, czemu nie podałeś wcześniej, Klopp? Dlaczego? Ale teraz jest szansa, Gakpo i 2-0, prowadzimy i raczej tutaj nic się już złego nie wydarzy. No ale nic w tym meczu więcej się nie wydarzy, wygrywamy 0-2 ten mecz, no i sięgnęliśmy po Ligę Mistrzów, sięgnęliśmy również po Premier League w tym sezonie, zaliczyliśmy wyzwania, tak więc seria dobiega końca, Jurgen Klopp może iść na emeryturę. No i piękny akcent mamy na zakończenie tej serii, Jurgen Klopp również udało mu się sięgnąć po złotą piłkę za tamten fantastyczny sezon, 23 lata, 91 oceny ogólnej. Fajnie, że udało mu się zdobyć tą złotą piłkę i fajnie będzie również, jeżeli zostawicie łapeczkę w górę taką zasięgową. A ja dziękuję wam serdecznie za dzisiaj, trzymajcie się i do zobaczenia!